Uszanowanko, witam was wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Warcraft 3. Tym razem mamy krótki przerywnik, który był po tamtym odcinku, a ja go nie nagrałem. Po prostu nie wiem, co się dzieje po wciśnięciu kontynuuj po prostu. A czasami nagrywam 2-3 odcinki. I no teraz włączyłem sobie właśnie nagrywanie, patrzę, że jest jakieś objawienie i że tego nie nagrywałem, także no... Nie przedłużając, jedziemy z koksem. Tak, to już jest po wskrzeszeniu Kaltuzada. Nie masz. Jest w formie Lisza jakiegoś. Nie bądź głupi. Lisz powiedział mi, jak skończy się nasze spotkanie. Król Lisz wiedział, że cię zabije? Lisz wie wszystko. Oczywiście. Wybrał ciebie na swego czempiona na długo przed początkiem plagi. Skoro jest taki wszechwiedzący, czemu upiorni władcy mają nad nim władzę? Bo tak, bo lubią. Oni są wysłannikami tych, którzy stworzyli naszego pana. Władców płomieni z płonącego legionu. To jest dość istotne fabularnie. Czym jest ten legion? Słuchajcie. To wielka, demoniczna armia, która odbiła już wiele światów. Dziś demony pragną, by i ten świat stanął w płomieniach. Stworzyli naszego pana, by przygotował dla nich drogę. Zaś zadaniem upiornych władców było dopilnować, żeby mu się powiodło. Właśnie, tam jest ten Manarot i Azga... A, no nie wiem, dwóch jest takich, tych właśnie, co ty widzisz, takich wielkich. Zaraza w Lordaeron. Więc tak to wygląda. W Nordrend. Rzeź elfów to były tylko przygotowania przed wielką inwazją demonów? Otóż to. Tak. Z czasem zrozumiesz, że cała historia została ukształtowana przez zbliżający się konflikt. I fajne też w Warcraftie jest to, tak się nie odzywam teraz, że no wiadomo, że są te rasy i każda żyje jakby własnym życiem, tak? No bo wcześniej byli ci ludzie, teraz nie umarli, każdy jakoś to ogarnia. Ogarnia jak może, więc tak to wygląda. To jest fajna sprawa, naprawdę. Później jest jeszcze właśnie historia orków i elfów samych. Więc no, czy nie czas, bomba. Byś opowiedział mi o drugim etapie planu, Lisz? Otóż to. To już czas. Naturalnie. Pierwszą fazą była plan. Miała zniszczyć znowu się nie wyspałem. Przeciwników Legionu. No ale trzeba ogarnąć tybek. Mamy godzinę 11. Na przykład siły Lordaeronu. I wysokie elfy. Otóż to. Właśnie. Teraz trzeba wezwać władcę demonów, który da sygnał do inwazji. No, to wcale nie będzie takie easy. Nieopodal jest obóz orków z klanu Czarnej Skały, którzy podtrzymują działanie Bramy Demonów. O, to jest głupia misja, Jezus Maria. On powie, co robić dalej. Przynajmniej kiedy... Znaczy, no widzicie, bo... To jest to, o czym mówię. Zawsze patrzę przez pryzmat... przez pryzmat tego, jak już grałem kiedyś, jako dzieciak. I pamiętam zawsze... Patrz. To żmij mrozu. W tych nieumarłych smokach król Lisz znajduje Dobra. Szczególne upodobanie. Skoro tak, stawiacie tutaj nam sytuację całą, to bez zbędnego przyciągania, jeżeli mi sobie wierzę, i przeskautujemy teren ogólnie. Tak, przeskautujemy sobie teren. Przyjrzę się temu. Chyba są dwa obozy orków, tak mi się wydaje. Musimy dostać się do tego, oni tam mają kuźwa wszystko. No właśnie, to jest jeden obóz orków. Nikt mnie nie widzi. On jest zbyt wielki. No ale trzeba go zeskautować. Nikt mnie nie widzi. Najlepiej zniszczyć. Zobaczmy. Pełoni, katapulty. Te katapulty są lepsze niż te, które będą w dodatku tej gry. Serio, naprawdę. Dobrze, tu mamy jedną bazę. Warto byłoby ją zniszczyć, bo oni będą chcieli nas atakować, tak po prostu. Legion zesłał umarłych, żeby poddać nas próbie. Niech zwycięży klan Czarnej Skały. No, zamknij rej. My, orkowie, jesteśmy prawdziwymi sługami płonącego Legionu. Nie umarli są tępi i słabi. No, teraz żeś powiedział. Twoi bracia, dzikusie, nie podołali powierzonemu im zadaniu. Dzikusie, wy także musicie zniknąć. Dobrego zabiję mnie. Bo też trzeba zabić dobrego, nie? Będziecie ten jest prawdziwy. Ten na górze jest prawdziwy, bo bije Arthasa. Dobrze.
Ty już jesteś klonem, to tam nic nie robisz nawet. Oddam życie za mercy. Dobrze. Ale trochę nam pozabijali naszych środków. Miał w rękach jakąś księgę. Tak zrobiłem. Jest magiczna? To tajemnice demonologii. Magiczna. Magiczna. Takie same księgi mają też pewnie inni dowódcy orków. Otóż to. Spotkałem już wcześniej przydać orków się, nie? Oddających cześć demonom. Jaka jest ich rola w tym wszystkim? To młodzieńczy bardzo zawiła. BZ jeszcze tu walniemy sobie. Zigurat. Że nie są już w łasce legionu. Cztery stykną, więc będzie 70. Ojej, tu są trzy przejścia jeszcze. To będzie trzeba ogarnąć. Aha, i ja mam ich pozabijać, tak? Czyli te obozy jednak muszę zaatakować. I obozów jest więcej niż myślałem. Tak mówiąc w skrócie. Dobra. I myślę, że jak upgrade'ujemy sobie salę umarłych, też będzie spoko. Uważaj. Dobrze. Co znowu? Myślę, że możemy teraz dokonać ataku na tą brązową bazę. Póki jest jeszcze mała i... Oj, a tu co? Czerwona baza od razu. Jeszcze jakieś smoki są? Ojejku. Ostrzem rozum! Uderza! Nie podoba mi się to. Dobra. To padło. Ból będzie nieopisany. To też już padło. Super, idzie póki co dobrze. Dobra. Możecie przychodzić po kolei, mi to nie przeszkadza. Nareszcie. Okej, idą. Ostrzem rozum uderza. Będzie trzeba pozabijać troszkę więcej tych jutków małych. I za chwilę sobie wskrzesimy ich po prostu. Właśnie w ten sposób. Lisz. Co daje lisz? Zbroję mrozu, którą może dać komukolwiek. Na dobrą sprawę. Więc niech na razie daje, póki może. Ostrzem rozu uderza! Artes, ale nie gin, dobra? O, zginął, akurat dobry padł. No dobra, spoko. Oj, ale tu nie fajnie, że ty bijesz to. Dobra. Na szczęście żyje. Tak, wozu. A księgę wziąłeś? Nie wziąłeś księgi. Teraz ostrzem rozum. Czekają cię. Oj, no i pod. Ojej, nie, ty padniesz teraz. Armia była nieskuteczna. Takie jest moje zdanie. Przez to, że jest dość. Średnia, bo sama w sobie nie jest jakoś OP. W sensie chodzi o to, że nie mam ich zbufowanych i w ogóle. Co tu bije? Ej, ghoul, halo, idź tam, drewno łupaj. Gdzie mam przelać swą krew? Dobra. A w sumie, no nie wiem, no Arthas ma mało życia, ale trzeba byłoby to zrobić kiedyś. No ale dobra, ogarniemy temat inaczej za chwilę. I coś czuję, że to też będzie odcinek, który będzie trzeba zesplitować. Życie jest dla mnie 14 chyba. Modernizacja zakończona. Modernizacja. Ale zobaczymy, bo nie jestem pewien. Coś mi. Teraz górę mi atakują. I to jest właśnie bez sensu, bo oni ciągle atakują. I trzeba po kolei niszczyć te obozy po prostu. Ostrzem rozum. Ostrzem rozum. Dobra. I teraz tak, zadaniem jeszcze moim jest na pewno zbudowanie tego. No i kryptę też trzaśniemy sobie jedno. Jeszcze. Rzeźnia, no ewentualnie do katapult, ale to takie, wiecie, ewentualnie dół ofiarny jest do robienia duchów. I czarna cytadela jest potrzebna, więc... A czarna cytadela jest przez ołtarz ciemności, którego nie mam, lol. To robimy jeszcze o też ciemności tutaj, teraz wracaj, chłopie. I teraz tak, duch. Jeszcze duchem sobie poskautujemy. Tu już widzę obóz chyba tych jasno-niebieskich. Więc, no nie, spoko, nie do końca spoko. Mojemu goblinem dla łowcy niewolników, Charney's Carver. Dobra, czyli wiemy, że to są dwa obozowiska koło siebie. Tak właśnie, zbawiam się za mną, zbawiam się swoją łodzi. Niezbyt ogromne, takie. Mnie nie widzi. To takie malutkie bazy, nie? Typowe, można powiedzieć. Czerwoni są tutaj, to jest cała pewność, że to są czerwoni. Więc jeszcze zostaje nam pomarańczowi i niebiescy, tak?
bo brązowego zabiłem. Aha, czyli w sumie nie musiałbym bazy niszczyć, bo już widzę, że brązowych zdobyłem księgę. Tyle, że oni będą mnie atakować, nie? Dobra, pójdziemy sobie teraz tutaj, w lewo. Dobra, lodowe żmie. No wy jesteście spoko, ale czy aż na tyle, żeby budować specjalnie budowlę waszą? A i tak potrzebuję czarną cytadelę do tego, więc... Whatever. Dobra, lecimy w lewo, tym naszym cieniem skautem. O, most, ludzki most. Patrzcie. Kto by się spodziewał? Zobaczmy. I teraz tak, tu gdzieś musi być jeszcze baza właśnie tych pomarańczowych, bo to... Ach, niebieskich. Bo to oni mnie atakowali. I tutaj też jest ten ziutek. Ale mi kości strzelają od XD. Dobra, czyli mamy trzy bazy, czyli tu gdzieś musi być pomarańczowa i czerwone jest w górnym prawym rogu. Bo, no, kurde, nie ma innego sensownego wyjaśnienia. Może, zróbmy sobie tak, że tych dziutków damy sobie tylu, tak? I was tylu powinno być spoko. Niech mi się porobią. No, to ma sens. Zobacz, to robi sens. Nikt mnie nie widzi. No, żebyś się Zoro nie zdziwił. I tu muszą być pomarańczowi, no już bez kitu muszą być. A ładny most zaśnieżony, taki ładny, taki ładny. Dobrze, nikt cię nie widzi, no wiem. Wszystko będzie ujawnione. Nie musisz się powtarzać, chłopie. To... Nikt mnie nie widzi. Dobra, powiedzmy, że zobacz, tak ma być. I tu baza? Nie baza? Jak to nie baza? Zobaczmy. No nie, to nie wygląda mi na bazę orków. Wszystko będzie ujawnione. Na dobrą sprawę musiałbym zaatakować cztery obozy i jeden chyba zniszczyć, tak? Bo jaka jest misja? Zniszcz obozowisko orków, czyli tylko czerwonych i zdobyć księgi, ale to jest chyba dodatkowe. No właśnie. No ale fajnie byłoby to zrobić mimo wszystko. Przyjrzę się temu. Niewierni przełamali nasz obrót. No i... No i elo. Króla Lisza. Czekają cię wieczne męki. Dobra. Padli. Gdzie jest? A, tu jest to. Modernizacja zakończona. Dobra. Mamy to. Okej, czyli to jest czwarta baza. No i piąta, ostatnia, to jest ta największa. Pójdziemy sobie tędy. Wszystko będzie ujawnione. Jest tutaj. Tu gdzie pinguje. Zobaczmy. Nikt mnie nie widzi. A jakie nazwy mają? Hanzo! Kanzo! O mój Boże! O mój Boże! Kanzo main! No, to nie jest śmieszne w sumie. Dobra. Kai, tędy jest przejście, tak? Czyli bazą niebieską przechodzimy do następnej. Spoko. Trzeba więcej złota. No to już tam zdobywaj złoto dla mnie. Ja tam lubię złoto, lubię pieniążki czuć. Dobra. Tak, no i to jest baza czerwonych ostatnio. Spoko. Nie wiem, czy chce mi się tą brązową niszczyć na dole, bo księgę zdobyłem. Ale z drugiej strony dobrze by było... Czekajcie, bo teraz muszę ogarnąć tyłek. Bo nie wszyscy mi się łapią na jedno. No, tak jest właśnie. No to trudno, no to ty idziesz, chłopie, tam zbierać drzewno więcej, bo mało mamy drewna. A jak chcemy robić OP jednostki, to potrzebujemy więcej. Nekromanci, wam dowalimy tą zdolność. Bazę brązową niszczymy, nie niszczymy, bo już nie pamiętam, jaką decyzję podjąłem. Załóżmy, że niszczymy. No bo Herosa tu i tak nie ma, są tylko jednostki. Wszystko przetankuje ten Arthas. Dobra, super. Teraz ostrzem rozum. Dobra. Czekają cię wieczne męki. Lecimy z koksem. Na razie myślę, że nie musicie już robić. Wystarczy na razie zniszczyć tylko to. Bo już nie będą mieli z czego się szkolić. I wygramy.
Dobrze. W imię króla Lisza nie będzie mi rozkazywał. Zniszczymy tylko tą bazę. Aha, jeszcze miałem postawić to. Kościelisko. Dobrze, to niech atakuje. Mamy ostatniego buffa do zrobienia jeszcze. Los pokierował tym wyborem. No i pięknie, tak? Mamy wszystko, co byśmy chcieli. Czy używać umiejętności? A użyjemy. Co znowu? Ostrzem rozu uderza! Dobra, no i brązowi rip. O, tu też możemy tego użyć. No dobra, no to używamy. Nie będę nic psioczył na ten temat. I halo, ale tu nie zrobiliśmy tego. Aha, ale to jest chyba jako brązowy. No dobra, jestem kretynem. Tutaj ostro nam zaatakowali, ale. Nic nie padło. Oj, B, Z, nie wiem, wcisnąć. Dobra, gdzie Arthas? Tu niszczy bazę, spoko. Nie ma problemu. Damy temu. O, żyją, bo już nie. XD. Dobra, myślę, że możemy sobie porobić jeszcze więcej ziutków. Dobra. I mamy już więcej ziutków. I za chwilę jeszcze raz można zrobić ich. No i pięknie. No i mamy armię znowu. Indie Army now. Dobra, no i tobie dajemy tego buffa, bo to mi daje co? Pozwala radowym brzmieniom używać zdolności zamrażającej zionięcie, powoduje to zatrzymanie produkcji w budynku, na który zostanie zużyte. I to jest spoko. Więcej drewna, no przecież noszą ci drewno. O. Aha, czyli wy tam już nie macie drewna. No dobra, no to teraz stąd podbierajcie. Dobrze. Wzywałem. Wszystko. Wkurza mnie to, że to się tak długo wszystko niszczy. Znaczy, to są plusy i minusy. Na przykład w StarCraftie wszystko się niszczy tak szybciutko. Właśnie zahaczyłem mikrofon ręką, co mi się troszkę nie podoba, bo cały aż drży na mój widok. Dobra, teraz chyba zaatakujemy bazę niebieską, bo ona w sumie nie wydaje się być... Ona w sumie jest dość słaba. Uważaj. Tak wprost mówiąc. Więc spoko. Dobra, kontrol 4 sobie damy. Okej, to są badania porobione. Tutaj tego nie trzeba, bo to będzie zbędne. I tutaj za chwilę to drewno jeszcze przenoście. Tego nie chcemy nawet robić. Banshee też nie chcemy. Na pewno przekształcimy sobie tę wieżę pod czwórką. Mówiłem, że mam tak, pod czwórką. Dobra, no to idziemy zaatakować niebieskich. I wtedy będziemy mieli dwie bazy wyczyszczone, bo jak widzicie, ta błękitna jest tak samo duża jak brązowa i pomarańczowa w sumie jest nawet jeszcze większa. Więc niebieską chyba zniszczymy normalnie. O Jezus Maria, Dragonborn. Dragon, uciekaj. Uciekaj! Co za ciul. Więc mi wpadłem na coś mądrego. Zostaliśmy zaatakowani! Modernizacja zakończona. Dobra. Dobra. Smok pot, no ale od razu pomarańczowi zaatakowali. Ale potrafią wykorzystywać sytuację, nie? Czekają cię wieczne męki. Dobra. Ostrzem rozu jest głodny. Okej. Jelo. Myślę, że możesz teraz to tutaj zrobić. Ja z tym nie mam problemu. Ty tak samo tutaj. Super. Ale czekaj, aha, dobra, wszystko mi się zgadza. Wszystko mi się zgadza. Jak ty długo będziesz miał jeszcze ten efekt na sobie? Ty nie, ty nie możesz, ty tylko dajesz przeklęty szał, nie? No właśnie. Dobra, co byśmy musieli zrobić? Jakby zaatakować budynek i jednostki? Kurczę, to jest trudne teraz. Ale dobra, skupili się na Arthasie, więc jest spoko. Dobrze. Skupili się na Arthasie, więc to jest spoko. Będziecie cierpieć. Bo mam szansę jakoś to ogarnąć. Za króla Lisza. Nareszcie. Dobra, będzie chyba trzeba zniszczyć to. Ale powskrzeszajcie ich.
Czwórka, jak tam dwóch padło. No dobra, trudno. Co znowu? Dobrze, tu wszystko się zgadza. Wy możecie nawet jeszcze kilka wskrzeszyć, ja się nie obrażę. Dobra, wieżyczka padła, czyli tu w sumie już więcej nie ma takich rzeczy do atakowania. Więc też spoko. Wy mi już nie jesteście potrzebni. Wy tam się zajmijcie tym w takim układzie tylko. A my sobie zniszczymy. Który z was bije? Jezus Maria, który? Ty! Nie, ty. No to ty. A, księga. Dobra, mamy księgę. No i padł kolejny. Czego jestem bardzo happy. Dobra, tutaj dwóch padło nam, no to zrobimy sobie, nie wiem, po gulu, nie? Gule są zawsze spoko. O, gul, taka propos gula, nie? Jeszcze tutaj jakiś ziotek jest. Dobrze, no i co? Buffy mamy prawie wszystkie porobione do jednostek. Co sprawia, że one są naprawdę kozackie. Dobra, mamy ulta na Kaltuzacie. Więc też spoko. Ale dobra, wy tam sobie róbcie. Widzę, że tam się jednak zajęliście czymś. Czajcie, gdybym skrzesił peonów, żeby było tak głupie. Za króla Lisza. O, tu jest jeszcze kilku peonów. Będziecie cierpieć. Twój ból no dobrze. Będzie nieopisany. Ostrzem rozu, uderzę. Dobrze. O, Jarce zdobył poziom. Damy to premię do wszystkich, bo i tak nie używam Paktu Śmierci, żeby się... A właśnie, to ma w sumie taką umiejętność trochę jak Alarak w StarCraftie. Twój ból będzie nieopisany. Dobra. Tu już nam się ta baza ładnie niszczy. Badania zakończone. Ostrzem rozu, uderzaj! By tam sobie jakoś rodzicie, no sobie coś tam ogarniacie. No to już jest naprawdę kozackie, zobaczcie. Moje jednostki są już naprawdę dość opancerzone. To już nie jest byle co. Lodowyż mi jest spoko, bo zamraża i nie wiem czy... No nie zrobić sobie jeszcze jednego po prostu. A, wy też nie macie jeszcze zbierać drewna? Kurde, no całe drewno żem zniszczył, no. Dobra, żebyście nie musieli biegać kilometrami. To mam pomysł, że wam tutaj postawię coś takiego. I to wam się postawi i będzie spoko. Ale no, właśnie, mógłbyś odejść jednak na bok kawałek. Dobrze, no to was też poślemy wtedy na tę stronę. Dobra, czwóreczką zaatakujemy, bo już wszystko mamy zniszczone. Tak, tu mamy wszystko zniszczone. Teraz nie wiem, na którą bazę iść. W sumie mógłbym już tego duszka zniszczyć, bo on mi nie jest potrzebny, a zajmuje jakieś miejsce w tej zagrodzie czy coś. Nie wiem, jak to nawet nazwać. O, jakie malutkie piśko. No dobra, to jednak nie takie malutkie wcale. Dobra, co zniszczmy tylko sobie tego ducha. Nie wiem, czy on tam bierze 1, czy 2, czy 5 miejsc, czy 0. W sumie mam to gdzieś, ale chcę go zabić. Ile miejsca? 1. No, jeden akolita. No sorry, mieć a nie mieć. Dobra, zrobimy 5, mam to gdzieś. Tu sobie tylko postawimy to i wróci już do nas tutaj, misiaku. To co, robimy jeszcze jednego żmija, tak? Na waszą odpowiedzialność. Na waszą, żeby potem nie było przypału, nie? Że nie, ojojo, tak nie mówiłem. O, na waszą odpowiedzialność i koniec tematu. Dobra. Po gulu jeszcze, a potem jeszcze biesy porobię, jak będzie hajsiwo. O, i co jest fajne, mogę odsyłać budynki. Ten mi już nie jest potrzebny, bo go całkowicie zrobiłem. I daj mi trochę surowców. Tak kilka. Ale da. Da. Dobra, gold mi się tu będzie nabijał. To wiecie co, już jest 25 minut. Ja w tym momencie sobie zrobię krótkie cięcie. I chyba pójdziemy na bazę pomarańczową, bo jest dalej od tej. Bo tutaj jak zaatakuję, to pewnie pójdę za ciosem, więc pójdę na pomarańczową i sobie ją zniszczę. Ale to właśnie w następnym odcinku, bo to będzie trwało jeszcze kolejne pewnie z 20 minut albo i dłużej.
żeby nie było, wiecie, no przypału, że nagrywam takie długie odcinki, których nikt nie ogląda, no to właśnie robimy cięcie. Także w tym momencie dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku z kontynuacji tego. Trzymajcie się. Cześć.